Kim są współcześni piraci? W jaki sposób atakują? Kogo atakują? No i po co? Jak wygląda życie w niewoli piratów? Na te wszystkie pytania znajdziemy odpowiedź w książce, w której polski kapitan Piotr Budzynowski opisuje swoje 82 dni w niewoli piratów. O tej książce opowiem Wam dzisiaj. Książkę, o której Wam dzisiaj opowiem, pożyczył mi mój brat, który chyba nie ogląda tego kanału, ale na wszelki wypadek go pozdrowię, bo może kiedyś zacznie. Możemy mieć różne wyobrażenia na temat piratów i myślę, że większość z nich ukształtowała popkultura i raczej bardziej filmy w rodzaju Piraci z Karaibów niż Kapitan Phillips. Współczesni piraci najczęściej noszą klapki, sprane koszulki, nie mówią po angielsku, ale sprawnie posługują się bronią. Niejednokrotnie są pod wpływem narkotyków. Wiedzą, jak trzymać broń, ale nie zawsze umieją korzystać z toalety. Ale co najważniejsze, bywają nieobliczalni i bezwzględni. Najczęściej do stracenia mają tylko własne życie. A w krajach, skąd pochodzą, życie ludzkie jest niewiele warte. Piractwo morskie w XXI wieku będziemy przede wszystkim kojarzyć z tak zwanym rogiem Afryki. Często tłumaczy się je faktem, że eksploatacja łowisk u wybrzeży Somalii przez wielkie międzynarodowe firmy doprowadziła do znacznego zubożenia lokalnych rybaków, którzy po prostu utracili jedyne źródło dochodu. Myślę, że należy dodać do tego jeszcze totalną utratę kontroli rządu nad niektórymi terenami i ogólną niestabilność polityczną w Somalii, a także po bliskim Jemenie, bo tam stamtąd rekrutują się piraci. Jakkolwiek warto pamiętać, że piractwo, jakakolwiek jego geneza by nie była, w takim kształcie jest po prostu opłacalne, bo generuje olbrzymie, jak na tamte warunki, dochody. Piratom stojącym najniżej w hierarchii, właśnie tym, którzy porywają załogi, najczęściej dostają się ochłapy z kilkumilionowych okupów, ale to i tak są kosmiczne dla nich sumy, za które mogą przez kilka lat żyć bez ograniczeń, trwonić tak zarobione pieniądze, a potem wrócić do tego samego zajęcia. O współczesnym piractwie morskim głośno się zrobiło na początku XXI wieku, bo nastąpił wtedy nagły wzrost napadów na statki handlowe na otwartych wodach mórz i oceanów, ale szczególnie w rejonie równika. W 2000 roku, według statystyk International Maritime Bureau, doszło do rekordowej liczby aktów piractwa i zbrojnych napaści na statki. To było 469 takich ataków. Z kolei rok 2010 był rekordowy ze względu na liczbę porwań statków, ponieważ porwane zostały wtedy 53 jednostki. I co ciekawe, dopiero od 2009 roku przepisy Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu zezwalają kapitanowi statku na wpuszczenie na pokład uzbrojonej ochrony. I wtedy też wspólnota międzynarodowa, czyli Unia Europejska, NATO, rozpoczęły operacje morskie typu Atlanta, Ocean Shield, żeby takim atakom przeciwdziałać. Federacja Rosyjska również wysyłała swoje okręty w tym celu. Obecnie 90-95% statków przebywających na odcinku między kanałem Suezkim a Sri Lanką ma jakąś uzbrojoną asystę. I szacuje się, że atakowanych jest zaledwie 1% statków handlowych, a porwania jednostek to jest promil, ale milionowe okupy, jakie płacą armatorzy, no, powodują, że o tych porwaniach jest po prostu głośno. I teraz typowy scenariusz porwania wygląda tak, że do jednostki podpływa kilka szybkich łodzi motorowych z uzbrojoną załogą, która wchodzi na statek, terroryzuje załogę i zmusza kapitana do obrania kursu na wybrzeże Somalii. Taki statek jest tam unieruchamiany i zaczynają się negocjacje z armatorem, które trwają od kilku tygodni, kilku miesięcy, czasami do kilku lat. I w tym czasie właśnie załoga żyje na łasce i niełasce piratów, którzy niejednokrotnie
bywają nieobliczalni. I jeżeli na tej jednostce jest szef bandy, bądź negocjator, który mówi po angielsku, tej załodze jest łatwiej się porozumieć, poprosić o jakieś ustępstwa. Jednak, kiedy tego negocjatora zabraknie, to właściwie załoga takiego statku musi przetrwać na muszce to niejednokrotnie ludzi, którzy są pod wpływem alkoholu, narkotyków, którzy grabią i niszczą, co się da. Oni nie rozumieją niejednokrotnie sposobów działania wielu urządzeń na statku, więc je niszczą albo po prostu reagują agresywnie, a kontakt z nimi jest utrudniony, bo nie mówią po angielsku. I od sprawności negocjacyjnej, ale też środków armatora, zależy to, jak długo załoga będzie tkwiła w takim piekle. W źródłach z jednej strony znajdziemy informację, że piractwo morskie w takim kształcie w jakiś sposób osłabło, ponieważ praktycznie każda jednostka w rejonie wysokiego ryzyka pływa teraz z uzbrojoną ochroną. Z drugiej strony dane International Maritime Bureau pokazują, że w 2020 roku doszło do swego rodzaju relokacji piractwa z wybrzeży Somalii w rejony Zatoki Gwinejskiej oraz Azji Południowo-Wschodniej. No i tyle tytułem wstępu. Piotr Budzynowski, rocznik 1958, to jest kapitan żeglugi wielkiej, który na statku Beluga Nomination przewoził m.in. luksusowe jachty, światłowody i aluminium do Korei Południowej. Statek należał do niemieckiego armatora i 22 stycznia 2011 roku w odległości około 700 km na północ od Seszeli ten statek został porwany. W skład załogi wchodziło wtedy 12 osób. To był właśnie polski kapitan, 2 Ukraińców, 2 Rosjan oraz 7 Filipińczyków. I załoga na kilkadziesiąt godzin schowała się w tak zwanej cytadeli. Cytadele to jest pomieszczenie, zwykle w maszynowni, gdzie jest zapas wody, jedzenia, gdzie załoga może się zabarykadować i czekać kilkadziesiąt godzin na statek, na ratunek ze strony okrętu marynarki wojennej. I w tym przypadku, niestety, najbliższy okręt ochraniał akurat transport pomocy humanitarnej do Somalii i nie mógł pomóc. Dwie inne jednostki próbowały odbić statek, ale bez skutku. Kapitan podjął decyzję o wyjściu z cytadeli. Oczywiście załoga została pochwycona, a kapitan zmuszony do skierowania jednostki do wybrzeży Somalii, gdzie razem z kilkunastoma innymi statkami czekał na rozpoczęcie negocjacji z armatorem. 13 kwietnia 2011 roku, czyli po przeszło 2 miesiącach, doszło do uwolnienia jednostki. Jeszcze na chwilę skupmy się na nazwie. Słowo beluga, tym z Was, którzy interesują się biologią morską, może się oczywiście skojarzyć z białuchą arktyczną, czyli bardzo znanym ssakiem. Z kolei ci z Was, których interesuje szeroko pojęte bezpieczeństwo, zapewne pamiętają sprawę z 2019 roku, kiedy u wybrzeży Norwegii pojawił się ssak właśnie, białucha arktyczna, z uprzężą, na której była kamera, co spowodowało różnego rodzaju insynuacje, a nawet teorie, że jest to rodzaj rosyjskiego szpiega. Nawet zwierzakowi nadano imię Chladimir. Ci, którzy lubią imprezować, też na pewno kojarzą belugę. Książka, o której dzisiaj opowiadam, jest efektem współpracy właśnie kapitana Budzynowskiego i dziennikarza Łukasza Pilipa. I ta książka jest zapisem przeżyć polskiego kapitana podczas tego feralnego rejsu. Kapitan Budzynowski przeżył 82 dni na łasce piratów i był to bardzo trudny czas. On był zmuszony do spania w ciasnej niszy, bity, głodzony, męczony na różne sposoby. Tak? Przetrwał i mógł opowiedzieć tę historię i to jest bardzo osobista historia. On w tajemnicy prowadził dziennik, który stał się podstawą tej książki i powiem tak, no, nie czyta się tego łatwo. Kapitan wyraźnie podkreślił, że właściwie piraci zabrali mu nie tylko wolność, ale powoli odbierali człowieczeństwo i to naprawdę nie jest metafora. Ja nie chcę zdradzać za dużo,
Ale przetrwanie tych warunków, ta ciągła obawa o życie, tęsknota, niepewność zostały naprawdę opisane w sposób bardzo naturalistyczny. I kapitan w tej książce mówi też jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. O tym, że tak naprawdę ludzi poznajemy w chwilach największego zagrożenia. W tej książce pojawia się też wątek żony i córki kapitana. Właściwie te wątki prowadzone są równolegle. Kapitan Piotr Budzynowski ma kochającą rodzinę, która jest przyzwyczajona do jego wyjazdów, ale ma też swoje rytuały, które mają jakby oswoić tą sytuację. I kiedy kapitan zostaje porwany, jego córka Katarzyna właśnie zaczyna studia w Poznaniu. Czyli pierwsze zaliczenia, sesje łączy po prostu z panicznym strachem o ojca. W Świnoujściu jest żona kapitana, Iwona, która próbuje jakoś to przetrwać. Dochodzą do niej sprzeczne informacje. Dziennikarze nie dają żyć. Ona próbuje pracować, prowadzi dwa salony kosmetyczne. Armator nie przekazuje jej wszystkich informacji. I potworna tęsknota łączy się po prostu z potwornym strachem, zwłaszcza, że okazuje się, że armator bankrutuje i nie wiadomo, czy będzie mógł wpłacić kilka milionów dolarów okupu. Kolejnym bohaterem tej książki jest PTSD, ze syndrom stresu pourazowego. Ważne, żeby głośno mówić, że po takich przejściach powrót do normalności i do stabilności jest trudny. I kapitan Budzynowski po powrocie z tego feralnego rejsu jest innym człowiekiem. Tak? Nawet jego córka to podkreśla. Niewola pozostawiła na jego psychice bardzo dotkliwe piętno. Boi się tłumów, boi się hałasu, popada w apatię, otępienie i to trwa wiele tygodni. On próbuje zrobić w domu remont, ale to, co powinno zająć 3 tygodnie, robi miesiącami. Nie ma siły, nie ma ochoty do życia, ale decyduje się na pomoc specjalistyczną i wychodzi z tego stanu. I to jest bardzo ważne, żeby mówić głośno, że pewnego rodzaju przeżycia pozostawiają traumy, ale można je jednak przezwyciężyć. I kapitan Budzynowski mówi bardzo wprost o swoich słabościach, o tym, jak strasznie ciężko było mu po powrocie i niewielu ma odwagę przyznać się do słabości. Co ważne, kapitan Budzynowski wrócił na morze, także wrócił do pływania w rejonach wysokiego ryzyka. W tej książce zdecydowanie brakowało mi mapy pokazującej chociażby trasę Belugi. Jasne, ja mniej więcej wiem, gdzie jest róg Afryki, ale kilka razy po prostu musiałam odłożyć czytanie, żeby znaleźć odpowiednią mapę, żeby prześledzić tą trasę statku. Zabrakło mi też pewnego rodzaju schematu budowy tego statku. Ja zdaję sobie sprawę z faktu, że pewnie są czytelnicy, dla których to nie jest jakaś tajemnica, którzy doskonale wiedzą, jak taka jednostka jest zbudowana. Ja jednak tego nie wiedziałam. I też musiałam kilka razy przerwać czytanie, żeby w internecie wyszukać sobie belugę, ewentualnie podobne statki, żeby zobaczyć na przykład, jak daleko od mostka kapitańskiego była Cytadela, jak taki statek jest zbudowany, żeby chociaż trochę móc sobie wyobrazić warunki życia na takiej jednostce. Ja zdaję sobie sprawę, że zdjęcia to jest kwestia praw autorskich, że kolorowe zdjęcia jednak mocno powiększają cenę druku, ale brakowało mi chociaż schematu tego typu jednostki. Ale ogromną wartością tej książki jest fakt, że ona mnie zainspirowała do poszukiwań dalszych informacji. Do czytania wywiadów z ludźmi, którzy zajmują się zawodowo ochroną statku. I co ważne, każdy rozdział został wzbogacony o bibliografię. I tam są różne pozycje. Od raportów międzynarodowych organizacji, po raporty think tanków, po artykuły naukowe na temat piractwa morskiego, na temat prawa morskiego. I takie artykuły zupełnie popularno-naukowe o somalijskich piratach. Ja w opisie umieściłam dodatkowe materiały, ale jeszcze więcej artykułów i filmów na temat piratów znajdziecie na moim fanpage'u na Facebooku, na który bardzo zapraszam. I podczas przygotowywań do tego odcinka odkryłam coś jeszcze. Moje wyobrażenia na temat piratów w dzieciństwie kształtowała czołówka programu Morze. To był program nadawany przez Telewizję Szczecin w niedzielę w latach 90. i u mnie w domu oglądało się ten program.
czołówka tego programu pokazywała taki niezwykle widowiskowy abordaż i piratów sprzed 100-200 lat. I naprawdę była bardzo ciekawie zrobiona. No i zawsze marzyłam, zawsze myślałam, że ten fragment to jest część jakiegoś niesamowitego filmu o piratach, bądź o statku, który się bohatersko przed nimi broni. I poszukując podkładu muzycznego do tego odcinka, odkryłam, że owszem, jest to czołówka z filmu o piratach, bo taki tytuł rzeczywiście nosiła produkcja, ale to była australijska komedia romantyczna z 1982 roku. No i to taka komedia romantyczna, której raczej bym nie obejrzała bez jakichś wspomagaczy. No i tak runął pewien mit z mojego dzieciństwa. Tyle z mojej strony. Dzięki za dzisiaj. Ja nagrywając ten odcinek pomyślałam sobie, że po przeczytaniu tej książki oglądanie Piratów z Karaibów już nigdy nie będzie takie samo. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.